Witajcie. Parę słów ode mnie odnośnie tego 19 rozdziału. Jak zauważyliście, długo nie było tłumaczenia książki. I w ogóle nie wgrywam ostatnio tak często filmików, jak grywałam do tej pory. I powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, dlaczego tak się działo. Po prostu nie czułam takiej potrzeby i nie chcę, żebyście mnie odebrali tu źle. Bo czułam potrzebę mówienia do Was, chciałam Wam coś przekazać, ale czułam, że to nie jest ten moment, że nie powinnam teraz nic mówić. Jakiś czas temu rozmawiałam z osobą, która między innymi przyczyniła się do mojego obudzenia, jeszcze może nie tyle, że do obudzenia, ale do szerszego otworzenia oczu i utwierdzenia mnie w tym, co do tej pory czułam i utwierdzeniu mi w tym, że dobrą drogę obrałam. I powiedziała mi, że ta osoba się sama teraz zdystansowała i poczuła, że nie chce uczestniczyć w niczym. Po prostu chciała być sama ze sobą. Rozumiałam to, tak jak się rozumie drugiego człowieka, bo też miałam takie odczucie, że chcę się skupić na sobie i na tym, co robię, między innymi na przekazywaniu Wam tego, co czuję, bo tak jak już wcześniej mówiłam, sprawia mi to radość. Zresztą teraz czuję też energię zwrotną od Was i to tak się zazębiającą, że wiem o tym, że my jesteśmy wszyscy jedną rodziną i nie ma nikogo, nawet jeżeli ktoś więcej widzi od Was, bo tak to się z zewnątrz wydaje, to nie ma nikogo, kto nie potrafi tego samego. Pamiętajcie o tym. Nie ma osoby, która nie potrafi się sama uzdrowić, nie ma osoby, która nie potrafi nawiązać kontaktu z istotami świetlistymi czy kimkolwiek, nawet z tymi ciemnymi, jak będą mieli ochoty. Prawda jest taka, że to tylko od Was zależy, z czym chcecie się połączyć, a prawda jest też taka, że nie musicie nikogo o nic prosić, bo tą energię, jaką będziecie emanować, te istoty same do Was przyjdą. Niekoniecznie nawiązywać kontakt, tylko po prostu przyciągniecie ich swoją frekwencją, wibracją, jak zwał, tak zwał. Ale wracając do tej książki, to książka mnie zawołała. Wołała mnie od pewnego czasu, ale nie czułam takiego punktu zapalnego, że powinnam ją tłumaczyć. Tak jak zaczęłam ją tłumaczyć i w międzyczasie wszedł jeden przekaz, tak później nie czułam tego. I to było na tyle śmieszne, słuchajcie, że jak przyszedł ten przekaz od Plejadian, to było tak, że zaczęłam tłumaczyć tą książkę i nagle coś mi przerwało. Za chwilę znowu mi coś przerwało. No i kiedy już miałam tą chwilę dla siebie i zaczęłam tłumaczyć, nagle ogarnął mi niesamowity sen. Po prostu senność w ciągu jednej chwili. Moja mama była świadkiem tego, że ja będąc przy komputerze, chcąc tłumaczyć książkę, nagle go zamknęłam i położyłam się spać. I ona była w szoku, bo sama mi powiedziała, co ci nagle tak sen wziął, tak po prostu. Tak po prostu. Nie potrafiłam tego wytłumaczyć. Tak się stało. Zasnęłam. Sen był niesamowity, bo przeniósł mnie do innych wymiarów. No i później znowu była długa przerwa, gdyż nie miałam nawet możliwości tego tłumaczyć, bo czułam, że powinnam teraz przetłumaczyć horoskop i tak dalej. Dodatkowo w tym czasie był taki tydzień, gdzie tak naprawdę nie robiłam nic. Naprawdę. Czułam, że muszę być sama ze sobą. Czułam, że muszę się oddalić, zdystansować do wszystkiego. Absolutnie do wszystkiego. Pobyć samą ze sobą. W międzyczasie pojawiły się jakieś tam problemy techniczne z moją stroną i tak dalej. Gdzie skupiłam się po prostu dosłownie na takich rzeczach przyziemnych. Nic duchowego i tak dalej. No i doszłam do wniosku, że tak, że to był ten czas, kiedy ja musiałam się skupić sama na sobie i móc pomagać innym. Do czego później doszło sformułowanie, którym się podzieliłam na Instagramie moim. U mnie to wygląda tak z tymi przesłaniami na Instagramie, że po prostu ja mam pozapisywane różne cytaty, które sobie, bardzo ich dużo mam, to były, które zbierałam bardzo długo i po prostu sobie je przeglądam i ten, który poczuje, że po prostu chcę go opublikować i publikuję. W momencie, kiedy go publikuję, nagle dostaję potoku słów, czyli po prostu mówię, co myśli, które mi się pojawiają w głowie. I wychodzi to, co wychodzi obok, zawsze pod każdym zdjęciem, pod każdą grafiką jest
opis tego, co czuję. No i dzisiaj się wylało ze mnie wszystko odnośnie tego bycia samemu dla siebie, żeby zacząć od siebie i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się to gdzieś przewijało, ale tym razem jest mocno to podkreślone, dlatego was tak zachęcam was do tego, żebyście weszli tego Instagrama, czy tam Facebooka, obojętnie. Starałam się każdego dnia coś wgrywać, ale no nie udawało mi się to. Naprawdę nie udawało mi się to, a zauważyłam, że im bardziej coś na siebie chciałam zrobić, tym bardziej mi się to nie udawało, więc zrezygnowałam z tego koniec końcem. Często mamy tak, że my żyjemy takim napięciem, że my musimy coś zrobić, bo terminy, bo to, bo tamto, mimo że gdzieś serce mówi, poczekaj, a zrób sobie to, a zrób sobie kawę, odpocznij. Ale i wiecie, co jest niesamowite w tym wszystkim, że nawet ostatnio rozmawiałam z sąsiadem i okazuje się, że on też tak ma. On też tak ma, że ma jakieś terminy, ma coś, a nagle on jest artystą, tworzy i nagle dostaje taką informację od serca, że nie, dzisiaj nie robię tego. Ja wiem, że mam termin, ale ja muszę zrobić coś innego. I nagle robi coś innego, dlatego że serce mu to podpowiada. I to coś innego robi się tak niesamowite, że aż nierealne, że on sam patrzy się na to i w ogóle ludzie patrzą, jak to można zrobić. Można. Wszystko można. Tylko trzeba zaufać temu sercu. Przestać być ciągłym napięciu. Dać sobie czas, odpocząć. Zacząć od siebie. Bo to my jesteśmy tymi aktorami w tym filmie. Gramy główną rolę. I jak każdy aktor przygotowuje się do roli, daje z siebie wszystko grając tą rolę, to później po skończonym filmie on idzie na regenerację. On się regeneruje, uzupełnia ubytki jakieś energetyczne, zdrowotne, witaminy i tak dalej. On oczyszcza się, tak? Robi sobie przerwę psychiczną, fizyczną i wszystko. Musi odpocząć od danej roli, aby móc dalej grać w kolejnym filmie. I tak samo wy. To się dzieje w życiu, zobaczcie, bo żyjemy, odgrywamy jakąś rolę, później dusza sobie robi przerwę, wchodzi w kolejne życie, tak? Zresztą to wychodzi w różnych regresjach. Ale również to są cały czas te same schematy, tylko one mają taką mikroskalę i makroskalę. Jak mamy mikroekonomię i makroekonomię, tak samo tutaj. Ta mikroskala to jest to życie, czyli w tym życiu my odgrywając jakąkolwiek rolę, na przykład będąc kimś w pracy, pełniąc pozycję jakąś społeczną, pełniąc rolę społeczną, będąc, nie wiem, matką, żoną, to są wszystko role. Też potrzebujemy mieć pauzę, przerwę. We wszystkim musimy mieć przerwę i my o tym zapominamy. Ten świat jest tak skonstruowany, żebyśmy nie mieli tej przerwy, po to, żebyśmy nie mogli się zatrzymać, bo wtedy przyjdą do nas wszystkie informacje i odkryjemy prawdę. Odkryjemy te karty, bo się zatrzymamy i zauważymy ten mały szczegół, który nam cały czas umykał. I ja zaczęłam zauważać właśnie wśród sąsiadów, wśród ludzi obok mnie, otaczających mnie, jak dużo ludzi się budzi, jak się przebudza, inaczej ze mną rozmawiają. Ten wirus, właśnie tak jak wy mi piszecie, sprawił, że wy się też budzicie, dostrzegacie więcej, więc to jest takie pewnego rodzaju zbawienie. Świat się zatrzymał, zatrzymajcie się i wy. Wykorzystajcie to zatrzymanie czasu po to, żeby skonstruować coś, co będzie wam służyło, co będzie wam projektowało przyszłość, zamiast skupiając się na tym, co nam świat przekazuje, bo on podczas tego zatrzymania, on próbuje nam naładować ten Matrix, tak? Myślę o Matrixie, próbuje nam naładować strach, informację, że będzie źle. Nie, nie jest źle, zobaczcie, jest dobrze. Teraz wszystko się oczyszcza, wyklarowuje i tak dalej. I co jest bardzo ciekawe i dlaczego ja wam mówię akurat przy komentarzu tego jednego rozdziału, to jest to, że po pierwsze, książka jest napisana w 2016 roku. Miałam ofertę, po prostu chęć współpracy, sama zaproponowałam z ludźmi, którzy już przetłumaczyli tą książkę i mogliby mi podzielić się rozdziałami, byśmy tłumaczyli na wyrywki, ale nie. Po prostu poczułam, że to tak nie może być, po prostu zrobiłam to, co czuję. Mimo że mam więcej pracy, to ta książka sama mnie woła. Nie jestem w stanie przetłumaczyć dwóch rozdziałów nadal, bo zawsze coś się wydarzy, nie jestem na ten rozdział gotowa. Dlaczego byłam na ten rozdział gotowa? Dlatego, że w tym rozdziale jest napisane dokładnie to, co ja wcześniej, zanim go przetłumaczyłam, wrzuciłam, bo ja zaczęłam go tłumaczyć, miałam przerwę i tą drugą część, którą dokończyłam tłumaczyć, tą drugą część tego rozdziału, przetłumaczyłam zaraz po tym, jak wrzuciłam posta na Instagrama, a w tym poście było to, co później zaczęłam tłumaczyć w rozdziale.
Nie wiem, czy zrozumieliście, to masło maślane, ale to jest właśnie niesamowite. Jak zaczęłam to tłumaczyć, mówię, kurczę, naprawdę, ta książka mnie woła. Cokolwiek, jakkolwiek ktoś będzie podważał wiarygodność tego, to jest moja wiarygodność. Każdy z Was może brać z tego, co chce, co jest Wam potrzebne. Tak? Biorę, biorę, nie biorę, nie biorę, tak? Każdy bierze to, co jest potrzebne zewsząd, tak? Z życia, każdy organizm bierze z pożywienia to, co jest mu w tym momencie potrzebne, resztę wydala, dlatego każdy nasze organizmy są różne. To samo jest z ciałem, z duszą, ze wszystkim. Bierzemy to, co jest dla nas korzystne w tym momencie, to, co pomoże nam się rozwinąć, to, co pomoże nam w czymkolwiek. Nawet, tak jak już Wam mówiłam wcześniej, kontakt z kimś, kto był ciemny, jest ciemny, był jasny, stał się ciemnym, był ciemnym, stał się jasnym. Wszystko jedno. Nieważne, kim ten ktoś jest, ważne, że nawet jedno słowo, które on wypowie, może sprawić, że wy zaczniecie iść w tym właściwym kierunku. Może sprawić, że wy wrócicie na swój tor. Może sprawić, że sobie przypomnicie, kim jesteście. Przypomnicie sobie, jaki jest wasz cel. Dlatego tak ważne jest nie koncentrować się na tych drobnych szczegółach, tylko koncentrować się na tym, co to do waszego życia wnosi, co do waszego życia, wniosło. Dlatego warto jest popatrzeć na ogólny odbiór, czy osoby, czy przekazu, czy informacji, czy nawet wiadomości w mediach, obojętnie co to jest. Ogólny odbiór. Jak się z tym czujecie? W ten sposób. Jak ja na to reaguję? Dobrze? Cieszę się, wznoszę się, czuję, że będzie fajnie, czy raczej mnie to przybija, czuję niepokój, zaczynam snuć podejrzenia, zaczynam czuć się niepewnie. Którą z tych dróg wybieracie? Niepewną, smutną, ze strachem, lękiem, bo nie wiadomo, co będzie, czy raczej tą pozytywną, nie wiadomo, co będzie. Jejku, to mam dużo możliwości, coś się wydarzy, mam mnóstwo szans, bo nic nie jest z góry określone. Nagle okazuje się, że niemożliwe staje się możliwe. Zawsze było, tylko teraz się karty odkrywają, a astrologia nam to wszystko pokazuje, bo tak jak mówiłam, astrologia jest naszą mapą, instrukcją obsługi naszego życia. Więc warto się na tym skupić. Na sobie. Zacząć od siebie, a dookoła nasz świat się zmieni. Ja to powtarzam mojemu synowi, który jest starszy od tego malutkiego i ten mały go cały czas naśladuje i to jest taka kłótnia. Tak się kłócą, potrafią się kłócić na zasadzie a ty to, a ty to, a ty to, a ty to i tak mogą tak aż padną odbijać piłkę. I mówię temu starszemu, będziecie tak odbijać piłkę, dlatego że ty coś wymyślasz, on cię naśladuje, on ci powie, czego ty nie lubisz, ty mu odpowiesz, on nie ma świadomości, co ty do niego mówisz, ale on ci odpowiada, bo cię się naśladuje, ty się złościsz, odpowiadasz mu to samo, on cię naśladuje i będziemy tak się bawić w kółko, aż w końcu ty, bo ty jesteś starszy, bo on ciebie naśladuje, a nie ty jego, w momencie, kiedy ty wyjdziesz z szeregu, ty to zmienisz, to wtedy wszystko się zmieni, więc zmianę zacznij od siebie. Nie oceniaj innych, nie szukaj czegoś w innych, bo ten taki, albo ja nie miałam tego, a tłumaczymy się, bo tamto. Nie, nie jest to ważne. Skupmy się na tym, co my chcemy. Skupmy się na tym, aby dostrzec jakiś pozytyw, bo każdy pozytyw przyciągnie do nas pozytyw. My będziemy błyszczeć, lśnić. I zobaczcie, plany mogą się zawsze zmienić. Plany są zawsze planami. Teraz mamy plany Billa Gatesa, to, tamto, natłok informacji. To są cały czas plany. Plan był teraz też zniewolenia do dziś, do teraz i jakoś cały czas to się w czasie przesuwa. Plan wprowadzenia szczepionki przesuwa się dalej. Plany. Plany zawsze można zmienić. Ja miałam w planie najpierw grać w horoskop, potem Wam wgrać fragment z książki o kręgach zbożowych, o energii, która uzdrawia. I plany moje się zmieniły. Dlaczego? Dlatego, że poczułam, że muszę teraz dokończyć tą książkę i poczułam, że muszę Wam wgrać. I jest godzina pierwsza w nocy, ja pierwszy raz nie jestem śpiąca, bo czuję, że to muszę zrobić. Zaraz to zmontuję i Wam puszczę, żebyście to słuchali, a następnie dostaniecie ten komentarz. Więc nic się nie dzieje bez przyczyny. Wszystko dzieje się w odpowiednim czasie, nigdy wcześniej, nigdy później. Dlatego też to hasło mi towarzyszy, będzie towarzyszyło na, nie wiem, na wszystkim, co tworzę. Ten czas, kiedy miałam czas dla siebie i przemyślałam parę rzeczy. W tym czasie się odezwało bardzo wielu z Was, za co bardzo dziękuję. Za każdy kontakt, każde nawiązanie ze mną, wymiany informacji, nawiązanie ze mną kontaktu. Bardzo Wam za to dziękuję. Miałam też i coraz więcej się tego pojawia, żebym się nie zmieniała i żebym po prostu dała numer konta w zamian
za podziękowanie, za to, co robię i tak dalej. Za pierwszym razem byłam bardzo negatywnie do tego nastawiona. Dziwnie, co mówię o pozytywie, byłam negatywnie. Ale jakoś tak, ja się dzieliłam tym, dlatego że lubiałam. To, że wasza liczba tak wzrosła, to tylko dlatego, że z wami to rezonuje. I nagle pojawił się ktoś, który mi powiedział, żebym podała numer konta. Podziękowałam, tak jak zawsze zresztą, że dziękuję za takie chęci, ale jednak to jest, gryzie się z moim sumieniem. I powiedział mi bardzo ważną rzecz, którą następnie kolejne osoby mówiły i to było niesamowite, bo to był jak łańcuch, że to jest po prostu wymiana energii, że pieniądze nie można traktować jako, nie należy traktować jako czegoś złego, tylko raczej na zasadzie wymiany energii. Bo przecież nie każdy chce coś kupić, nie każdy chce coś nabyć, nie każdy ma Instagram, nie każdy ma Facebooka, natomiast każdy może wejść w internet i odsłuchać YouTube'a, a niektórzy chcieliby po prostu wyrazić jakąś wdzięczność za to, że na przykład odmieniłam ich życie, choć coś aż niewiarygodnie dla mnie brzmi, bo ja tak naprawdę nic takiego nie robię. Bo wymiana energetyczna jest po prostu fenomenalna, bo tak jak Piotr z oczyszczania, z kanału Piotr Oczyszczanie mówi, że właśnie tą zapłatę energetyczną, jaką się dostaje, to po prostu jest nie do opisania. No i faktycznie tak jest, bo ja też mam złe dni, ja jestem tylko człowiekiem, też mam chandry, też mam doły chwilowe, na szczęście, bo wiem, o co już chodzi. I w tym okresie tych chandr, tych moich dołków, zawsze mi ktoś z was napisze, po prostu cokolwiek mi napisze. W chwilach zwątpienia, bo uwierzcie mi, też takie miewam. Mimo, że każdy ma przewodników, każdy jakoś inaczej coś odbiera, ale prawda jest taka, że jesteśmy cały czas tylko ludźmi i możemy również popełnić błędy i możemy się załamać i tak dalej. No i wy w tym momencie mi pomagacie, nie wiedząc o tym. I to właśnie działa jak takie sprzężenie zwrotne. Jesteśmy jedną wielką rodziną, jestem więcej jak pewna, że każdy się przyciąga. Każdy ma jakieś tam, gdzieś tam są ludzie, którzy mają kanały. Jedni rezonują z tym, drudzy z tamtym. Wydaje mi się, że tworzymy pewne takie grupy, które mają coś na celu zmienić świat. Może wejście do tego nowego wymiaru, czy nowego świata, czy nowego, nie wiem, stulecia, tysiąclecia, nowej epoki, nowego wodnika, tak? Ale to są cykle, które cały czas są i będą. Pamiętajmy, że to niedługo też zatoczy koło i znowu będzie ziemia i znowu będą energie ziemskie. To wszystko tak się dzieje, ale w jakimś celu coś tam się tu dzieje, w jakimś celu jesteśmy tutaj i mamy jakieś zadanie do wykonania. Dla mnie, pamiętajcie, największym wsparciem jest na przykład to, jak mi coś zasugerujecie, jak podzielicie się tym, jak udostępnicie czy stronę, czy mój post, czy moje hasło, czy cokolwiek, nad czym pracuję, czy to kanał YouTube'a, czy Instagram, czy Facebook. Im do większej ilości ludzi dotrę, tym więcej ludzi może coś w swoim życiu zmienić, bo nawet krytyka, pamiętajcie, jeżeli coś się krytykuje, coś się wątpi, coś się wyśmiewa, to już to jest ten pierwszy krok do zgłębienia prawdy, tylko to jest najpierw taka tak zwykle obrona, ale później zawsze to, co się usłyszy, czy coś przeczyta, zawsze gdzieś tam zostaje i w pewnym momencie się aktywuje, więc takie udostępnienie nic nie kosztuje, a może pomóc mi dojść do szerszej ilości, szerszego grona odbiorców. Jak chcecie mnie wesprzeć, oprócz tego, że tak cudnie piszecie te komentarze i mnie wspieracie czymkolwiek, pokazujecie mi, że jesteście. Jeżeli macie ochotę jakkolwiek inaczej mnie jeszcze wesprzeć, umieszczę ten numer konta. Dlaczego mam to blokować? Macie ochotę, będzie mi bardzo miło, aby móc więcej zgłębiać wiedzę, bo moim marzeniem teraz takim to jest tak zgłębić mocno astrologię i zrobić parę takich próbnych wykresów. Na pewno wam ogłoszę, czy ktoś będzie chętny na takie próbne wykresy astrologiczne z tej wiedzy, którą ja zgłębiłam, ale to jeszcze nie teraz, bo mam dużo książek do przeczytania, a czasu mam mało, bo jestem teraz na kupie z całą rodziną i muszę pracować nad tym, aby móc od nowa ruszyć całkowicie samodzielnie, bez mieszania się tej energii. Ale to mieszanie energii też ma swój, słuchajcie, cel i to też ma swój sens, bo zauważyłam, że właśnie te ciężkie energie, z którymi mamy do czynienia, szczególnie te rodzinne, jak macie dookoła ludzi w rodzinie, którzy są, których odbieracie jako ciężkich energetycznie, którzy was przytłaczają. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy znajdziecie wyjście z tej sytuacji, a znajdziecie, im bardziej wam zacznie ona przeszkadzać, tym bardziej będziecie chcieli to rozwiązać, tym bardziej będziecie kierować się do swojego wnętrza,
tym bardziej będziecie odpuszczać i tym bardziej będziecie uzyskiwać odpowiedzi na wasze pytania, tym łatwiej będziecie umieli sobie poradzić z pewnymi rzeczami, więcej zrozumiecie, uspokoicie siebie, a uspokajając siebie, uspokoicie wszystkich dookoła, czyli wracamy do początku, zmieniając siebie, swoje nastawienie, swoje myślenie, swoje wypowiadane słowa, skupienie swojej uwagi, zmieniamy świat dookoła nas. I uwierzcie mi, zmieniamy też ludzi. Nagle dzieją się cuda. Cuda. Ale to tylko dlatego, że w pewnym momencie odpuścimy. I zaczniemy po prostu żyć i skupimy się na swoim rozwoju. Oczywiście pomagając innym, ale najpierw trzeba pomóc sobie, prawda? Pozdrawiam.